20-letni tczewianin Damian Majer przez 3 lata w Centrum Kultury i Sztuki prowadził pracownię rakietową. Teraz założył własną firmę, która będzie budować modele rakiet przeznaczone przede wszystkim na rynek zagraniczny. Damian Majer, tczewski hobbista, pasjonat i konstruktor rakiet, swoje dziecięce marzenie o lotach do gwiazd przekuwa w startup. Chce skupić się na rozwoju małych rakiet sądujących, balonów meteorologicznych i podzespołów elektronicznych oraz wspomagać amatorów astronautyki oraz modelarstwa rakietowego. Firma jest jednoosobowa, tak? Natomiast w zasadzie modele są przygotowywane we współpracy właśnie z jeszcze jedną firmą. Elektronika podobnie będzie przygotowywana we współpracy z jeszcze inną firmą, tak? Tak na dobrą sprawę, za całym tym projektem stoi cała masa ludzi i to jest praca wielu osób. Damian zajmuje się rakietami od wielu lat. Moje początki sięgają, takie faktyczne początki 2010 roku, tak? Wtedy gdzieś tam pierwsze modele takie faktycznie swoje zacząłem konstruować od zera. W 2012 to już było na tyle zaawansowane, że praktycznie szło no już bardzo, bardzo szybko, tak, i ten rozwój był ciągły. Był tam od 2013 roku rakietowy Tczew, tak, czyli pracownia rakietowa w Centrum Kultury i Sztuki. I tam faktycznie prowadziłem zajęcia takie, gdzie każdy mógł sobie przyjść, zbudować swój model rakiety, puścić go i to była taka działalność w zasadzie bardziej edukacyjna. W tej chwili tej pracowni już nie ma, z racji tego, że ja musiałem wyjechać jakby za granicę studiować. Na tą chwilę faktycznie staram się jednak cały czas działać w Polsce i cały czas działać właśnie w tym kierunku takim rakietowym, żeby móc pomagać nadal realizować projekty właśnie z tym związane tutaj u nas, ale nie tylko. Tczewianin swój czas poświęca nie tylko swojej firmie, ale także wymarzonym studiom. Studiuję inżynierię lotniczą i kosmiczną na Kingston University w Londynie i przede wszystkim to jest kierunek, który ja zawsze gdzieś tam chciałem, tak? Z racji tego, że to jest związane właśnie ściśle z rakietami. To jest kierunek, w którym ja chcę definitywnie iść, więc nie mogło się chyba trafić lepiej.